Dzień dobry. Dzisiaj mamy luty i dzień mamy środę czy czwartek? Środę, czyli 15. 15 środek lutego. No już po prawie, tak. No ale 15. I dzisiejszym moim gościem jest Monika. Witam. I z Moniką my się znamy praktycznie od początku, jak jesteśmy w UK. Mm-hmm. Tutaj poznaliśmy się w Darlington i poznaliśmy się przez to, że jesteśmy Polakami i chcieliśmy coś zrobić, się zorganizować jako Polacy tutaj. Tak, takie stowarzyszenie. Takie stowarzyszenie i wtedy my żeśmy się pierwszy raz spotkali i zaczęliśmy nawet i organizować, robić wspólne rzeczy. Później oczywiście nasze drogi się rozeszły, każdy Monika zaczęła robić swoje, ja robię swoje cały czas. Tak. Ale kontakt między nami się nigdy praktycznie nie urwał. Mhm. Byliśmy zawsze w kontakcie. Jej zawsze podobało się to, bo Monika bardzo chciała pomagać. A wybrała sobie taką dziedzinę prawa bardziej. Tak. Prawną, czyli pomagała Polakom poruszać się w prawie i w tych organizacjach angielskich, gdyż Polacy mieli bardzo duże problemy. W obecnej sytuacji już sobie radzą. Tak. Tak. Trochę czasu minęło. Chociaż ona nie była tutaj z zawodu prawnikiem angielskim. Tak. Ona przede wszystkiego dochodziła sama, wszystkiego się uczyła sama. I to, co zdobyła, czego nauczyła, to przekazywała. I tu muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrze, bo korzystałem z jej pomocy kilka razy. No tam zaskoczyła mnie profesjonalizmem takim bardzo, dzięki, bardzo pozytywnym. Dzięki, bardzo szczegółowa. No. Tak, no bo Monika jest bardzo szczegółowa. Tak, pomogło mi w wielu sprawach takich. Po prostu szybciej to wszystko poszło. Ale tutaj nie o tym, tylko tak w kwestii wprowadzenia. Tak, kto to jest Monika? Kto to jest Monika? I Monika oprócz tego jeszcze zdobyła specyficzny zawód niedawno. Skończyła studia teologiczne. To jest teolog, to jest pani teolog, jak sama siebie określa, z niepowołania. Z Moniką dzisiaj chciałem porozmawiać o jej pracy magisterskiej. Pracy dyplomowej. Licencjackiej. Pracy dyplomowej i licencjackiej, gdyż ten temat jest bardzo ciekawy. Tak. To tak jak właśnie Józek powiedział przed chwilą, skończyłam w 2021 teologię. Jest to teologia protestancka. Od razu zaznaczam, nie katolicka, bo to też jest ważne. To się troszeczkę podejścia różnią, natomiast studia są z tego samego, tą samą Biblię, to są Stary Testament, Nowy i wszystkie inne. W sumie rzeczy się nie różnią. Jednak warto chyba, myślę, to tutaj zaznaczyć. Jeśli chodzi o... Nie będę mówiła oczywiście o samych studiach, będę raczej mówiła o tym... Przepraszam, ty mów, a ja tylko pójdę nutkę wypuszczę, bo ona mi tam daje znaki. Jasne. Ty mów. Więc raczej mieliśmy tutaj sobie dzisiaj właśnie rozmawiać o w sumie mojej pracy właśnie dyplomowej, ze względu na to, że to jest bardzo ciekawy temat. Jest to w sumie o kobiecych próbach dekonstrukcji patriarchalnej cywilizacji, tak się właśnie moja praca, taki tytuł miała. Była to praca, którą sama sobie wymyśliłam, nie była to praca z listy podanej przez mojego promotora. Miałam taką potrzebę i napisania tej pracy i myślę, że warto by było właśnie na ten temat dzisiaj porozmawiać. Zresztą sobie rozmawialiśmy ostatnio, nie? Miałam u ciebie w odwiedzinach. I w sumie z pomysłem ten wyszła twoja kochana żona. Tak. Tak, że powinniśmy nagrać filmik. Powinniśmy nagrać, bo temat jest nie tyle, że ciekawy, a jest bardzo potrzebny, tak bym to określił. Tak, tak. A powiedz mi, ty powiedziałaś już, jak ty wpadłaś, dlaczego ten temat? Znaczy, nie powiedziałam, znaczy, w sensie powiedziałam, że to był mój temat. Twój to temat. Był mój temat, tak, to nie był promotora, że mogłaś sobie wybrać. No i było to trochę zaskoczenie mocne ze strony promotora. Promotora, tak. Że taki temat sobie wybrałaś. Tak, ale
postanowiłam, że muszę na to napisać, po prostu na ten temat napisać, dlatego że on jest ważny. Dlatego, że my się na co dzień nad tym nie zastanawiamy, bo my myślimy, że ten patriarchat już w sumie zniknął, bo emancypacja kobiet po tyle lat, bo po 200 ponad lat walczymy, tak. Już sobie wszystko wywalczyłyśmy, co jest po prostu nieprawdą. Ten patriarchat dalej funkcjonuje, szczególnie w kościele i właśnie stąd ta próba przedstawienia tego w mojej pracy, żeby pokazać, że Kościół przyczynił się do stworzenia po prostu patriarchatu i niestety dalej go, że tak powiem, celebruje w swoim życiu. Dalej kobietę stawia na drugim miejscu, kobieta jest w kościele cicha, kobieta nie ma prawa się wypowiadać, pomimo soboru drugiego watykańskiego, który był w 1963 roku, tak, to dalej w sumie nie mamy posługów w kościele i to nie chodzi o to, że musimy być zaraz księżami, tak, że to o to chodzi, tak, bo to nie jest ten mój cel, ja nie mam takich ambicji, tak. Nie widzę siebie w takiej roli, tak? W ogóle nie widzę siebie po studiach teologicznych, nie widzę siebie w ramach kościoła takiego sztywnego, który mamy po prostu obecnie. Wychodzę z założenia, że nie idę tam, gdzie mnie nie chcą. Tak. Po prostu. Bo niestety tak to wygląda obecnie w kościele, że kobieta jest tylko do posługi, tak? Żeby usłużyć księdzu, tak? Żeby nie wiem, pozmywać, posprzątać, zrobić zakupy, tak jak te panie, które są gospodyniami, tak, na plebaniach, siostry tak samo są traktowane. Dziewczyny, które studiują teologię, potrafią mieć nawet powiedziane, że mają się nie wypowiadać na zajęciach, bo są kobietami i się nie znają. I to są czasy współczesne. Także nic się w tej materii nie zmieniło po dziś dzień. Natomiast wpływa to bardzo, ale to bardzo na emocje kobiet i nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie to ma po prostu, jak się to odciska na nas i żyjemy w takiej nieświadomości, nie potrafimy sobie poradzić z emocjami i nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, skąd się to bierze. To się bierze właśnie dlatego, że pomimo tej całej emancypacji dalej jesteśmy po prostu tłamszone. Dalej mówi się nam, że musimy udowadniać więcej niż mężczyźni. Więc że nic nie znaczy, że kobieta nic nie znaczy, tak, że kobieta ma tylko służyć. Tak, dokładnie. I ta złość, która w nas rośnie, ten po prostu ten taki bunt, bo mamy go w sobie. Ja mam go w sobie. Tak. Ja mam go w sobie, bo ja się nie zgadzam na to, żeby być w ten sposób traktowana. Jestem jednostką, tak? Jestem człowiekiem. Nie rozumiem, czemu w ogóle jesteśmy rozpatrywani w kwestii kobieta-mężczyzna w ogóle. Więc każdy z nas ma inne charaktery, każdy wychodzi z innych domów. Inna forma wychowania, która też wpływa, tak? Kobieta może mieć wyjść z domu, gdzie po prostu nauczy się być taką bardziej logiczną jednostką, taką bardziej męską energią mieć, bo po prostu miała takie wzorce. Natomiast mężczyzna może wyjść z domu takiego, że ma tam energię taką bardziej kobiecą, jest bardziej delikatny. I na przykład on się nie musi sprawdzać w życiu jako głowa rodziny, zarabiająca, tak, mnóstwo pieniędzy, dbająca o rodzinę, że to nie jest tylko jego zadanie, tak? Bo to jakaś zadaniowość się tutaj pojawia w tym momencie, że kobieta ma zadanie za to takie, żeby po prostu ognisko domowe, wiadomo, bo mamy tą delikatność w sobie, ale że tylko jest do tego, że to jest jej pierwsze zadanie. I to nie tylko widać to w kościele, to widać oczywiście w świecie polityki, ale na to nie będziemy, na ten temat nie będziemy wchodzić, bo temat rzeka. No, ale ale tak. I mężczyzna tak samo może mieć prawo do tego, żeby być bardziej zniewieściały. A czemu nie? Czemu nie? Każdy żyje tak, jak uważa. Czemu mam oceniać to, jak ktoś chce żyć? Ja nie chcę, żeby ktoś oceniał moje wybory. Więc o tym jest praca. O tym, żeby pokazać te schematy. O tym, żeby pokazać, jak kobiety były, no chyba nie, chyba można użyć tego słowa, gnębione po prostu, bo były i torturowane, i były więzione, i były mordowane, tak? Bo to jest na kartach. Za to, że wiedziały. Za to, że wiedziały. To wszystko jest na kartach historii, to nie jest nic, co tutaj feministki, jak to się mówi brzydko, wymyślają, bo trzeba sobie też powiedzieć, że feminizm to nie jest to, że kobieta wojująca, machająca stanikiem, tak jak emancypatki, tak paliły staniki i robiły rozruby, bo tak było, walcząc o swoje prawa. Natomiast feminizm to jest po prostu to, żeby pokazać, że jeśli się narusza prawa jednej jednostki, to drugiej tak samo.
bo narusza się prawa kobiet do bycia sobą, do realizowania po prostu swoich celów i narusza się przy okazji męskie, bo od mężczyzny znowu się oczekuje czegoś innego, bycia tym przewodnikiem, tym jakimś podparciem, tym kontem bankowym, tak? I takie no to jest, rzeczy, to jest, tak? Jeżeli się narusza, znaczy istota ma obydwie energie. I ty masz energię męską i żeńską, i ja też mam energię żeńską i męską. Tak. Jeżeli się narusza jedną energię, to zaburza równowagę z drugą energią. Zawsze skutki są negatywne. Opłakane. Opłakane są. Zawsze. Zawsze. Tak. Bo to jest... I żerowanie tylko na tym, znaczy myślenie, tylko, znaczy myślenie, wprowadzanie w życie i niszczenie na przykład energii żeńskiej, się wydaje, że energia męska jest mocniejsza, która się sama niszczy. To jest działa tak jak ta... te kijanki, yin yang. Tak, tak. To jest samo niszczy, bo to jest destrukcyjne i to jest samo niszczące, że prędzej czy później to zniszczy. Tak. Jedno zniszczy drugiego. Czyli dążenie do nierównowagi, do bezharmonii, nieharmonii, tak. Jest niszczeniem istoty ludzkiej. A ten brak harmonii, nie oszukujmy się, mamy od 6000 lat. No, znaczy, patrząc na historię, jaka jest zakłamana, no to pewnie dużo mniej. Dłużej. Według filozofów minimum 6000 lat. No to według filozofów, tylko że ta historia współczesna, tam powyżej, że to niby 2000 lat, jest dużo dowodów na to, że to jest zakłamane. Mnóstwo jest zakłamane. Dużo rzeczy jest zakłamane. Tak, zakłamane, także... No te ile tysięcy lat to... No to tam nie ważne, od dawna, tysiące. Tysiące, tak, tysiące lat i niestety po prostu to się nawarstwia. I żyjemy w czasach, gdzie wydaje nam się, że kobiety mają prawo do wszystkiego i tak samo mężczyźni, tak wcale nie jest. Dalej są jakieś tam naleciałości społeczne, które po prostu źle obierają jednych i drugich. Jakieś dążenia i niestety się spotykamy z tym na co dzień. Myślę, że każdy gdzieś tam w swoim życiu zawsze miał taką sytuację, że... No, ktoś miał odmienne zdanie do tych działań, które dana osoba chciała podjąć, tak? Czy to była rodzina, czy to byli znajomi, czy to był, nie wiem, nauczyciel w szkole, tak? Bo to jest wszędzie, tak? W środowisku jesteśmy różnym, tak? Jest... No, są takie, na przykład dziewczynka musi być posłuszna. Zawsze. Tak. To jest taki wymóg. To jest taki, bo to jest program. Zaznaczam, to jest program. A chłopcu nie wolno płakać. Tak. Chłopcy nie płaczą. Mężczyzna nie płacze. Tak. On ma być silny, tak. Zawsze. A kobieta. Ma być posłuszna. Posłuszna. Ma być posłuszna. I to są dwa takie programy, tak. Cicha, posłuszna, spuścić główkę, tak. Ładnie, schludnie wyglądać. Tak. Nie możemy. To jest taki wzorzec grzecznej dziewczynki. Grzecznej dziewczynki, tak. Mhm. No i jak my mamy się w tym wzorcu odnaleźć, tak? Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bo jeszcze w Polsce jeszcze dochodzi jeszcze wzorzec tak zwanej matki Polki. To jest następny, który ma rodzić następne pokolenie mężczyzn na wojnę. Tak. To jest wzorzec matki Polki. Dopóki my się nie skonfrontujemy, nie będziemy mówić o tym, właśnie żeby się z tym spotkać, tak. Odnaleźć w sobie, że to mamy, że to jest po prostu, no to będzie na nas to działo i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dopóki tego nie zobaczymy na sobie i sami nie zaczniemy z tym nie walczyć, tylko usuwać. Usuwać. Tak, bo ja sama mogę powiedzieć, że oczywiście też byłam matką Polką. Oczywiście, tak. Że tak. Więc po prostu zajęło mi to trochę czasu. Takim ostatnim gdzieś tam momentem uświadamiania sobie była właśnie te studia właśnie teologiczne. To chodziło o to, w sumie ja tam nie poszłam po to, żeby gdzieś tam kogoś pouczać, mieć ten tytuł i się gdzieś tam z nim, że tak powiem, na sztandarach nieść i że ja teraz będę kogoś pouczać. Ja poszłam tam, żeby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. I to był mój cel. I ja znalazłam te odpowiedzi na te pytania i no i nie wszystkie ujęłam w swojej pracy. Musiałam niestety się trochę ograniczyć, bo promotor, wiadomo, podpisuje się, więc nie mogłam napisać dokładnie tego, czego chciałam. Ale dużą część tam tej pracy zawarłam. Ja będę o tej swojej pracy też oczywiście mówiła potem już na swoim kanale, tak. I rozwijała ten temat, bo temat jest naprawdę duży. Duży, tak. No, także żebyśmy, a chodzi tylko o to, żeby uświadomić sobie,
że mamy prawo do bycia sobą, tak, że jakieś społeczne reguły, sztywne ramy nas nie obowiązują, że postępujemy tak, jak czujemy, tak, i po prostu tym powinniśmy się kierować i nie powinniśmy słuchać innych, po prostu. Słuchać tak, innych, szukać jakichś... Słuchanie innych to jest takie oddawanie władzy nad sobą, czy ktoś jest mądrzejszy. Jeżeli ktoś tak powiedział, a do tego jeszcze jakiś ma tytuł przed sobą. Tak, tak. To już działa. Tak, to już działa, nie? Tak, to już się włącza magia. Już ja nie muszę. Ekspert powiedział. Tak. A słuchanie siebie, to cały czas jest nam wmawiane, że to jest jakaś bzdura. Tak, tak. Bo mówią tak eksperci. Bo mówią tak eksperci, mówią tak ważne osobistości, mówi się tak w kościele, tak powiedział ksiądz, tak powiedział taka osoba, powiedziała inna, profesor jeszcze ma, jak jeszcze ma profesor przed nazwiskiem, to już absolutnie. Tak. A ja chciałam powiedzieć, że nawet profesor może się mylić. Jest tylko każdy człowiekiem. Tak, a najważniejsza rzecz, czy to jest takie, jak z mojej strony, jak ja to widzę, dlaczego mam się słuchać siebie, a nie kogokolwiek innego, to dlatego, że to jest moje życie. Jeżeli ja coś robię, to dlaczego mam polegać na kimś, że ktoś mi powie, że to jest dobre, a ja na przykład czuję inaczej, to mam nie polegać na sobie? Jeżeli to, co zrobię, przyniesie skutki negatywne, to czy tamta osoba, która mi dorodziła źle, poniesie tego skutki? Nie. No nie. Ja poniosę. Konsekwencje poniesiesz to. To dlaczego mam słuchać kogoś? Dlaczego nie słuchać siebie? Jeżeli już mam bo i tak ponoszę skutki, wszystkie, pozytywne, negatywne. Tak. Tak. No to w końcu czas na to, żebym zaczął ponosić za swoje wybory. Za swoje wybory. Dokładnie. Że ja tak chcę i ja tak zrobię. Dokładnie tak. No. I to, co mam nakierować, no to co mam w sobie. No. A jeżeli kocham siebie i szanuję siebie, to wybaczcie, to krzywdy nikomu nie jestem w stanie zrobić. Tak. Bo w sumie zmieniamy świat, zaczynając od siebie, tak? Jeśli kochamy siebie, to ta energia jest zupełnie inna, wibracje są zupełnie inne i po prostu to pozwala na to, żeby osoby te pierwsze wokół nas, czyli najbliższe członkowie rodziny, zauważyli naszą zmianę i gdzieś powoli też się ostatecznie gdzieś tam zmieniają sami, tak? No po prostu będą musieli się dopasować. Znaczy, w sensie ja nie lubię, że ktoś się musi dopasować, tak mówić, nie, na tej zasadzie, bo to są zawsze wybory każdego, ale myślę, że nawet czasem nieświadomie coś powiedzą. Tak jak powiedziała w sumie twoja żona, bo się śmialiśmy z tego. Bo dyskusję mieliśmy tutaj właśnie na temat tej mojej pracy ostatnio i tak właśnie tutaj rozmawialiśmy. Była też żona tutaj Józefa i tak rozmawialiśmy wszyscy i ona to powiedziała, że no to powinniście nagrać filmik na ten temat. A za chwilę, a czemu ja to mówię? Przecież ja nawet tego nie oglądam. Więc tak. Ogólnie tak wyszło śmiesznie, że czyli nieświadomie. Teoretycznie nieświadomie tak. To jest. To jest, wiesz, bo to jest zgodnie z taką zasadą, nie? Jeżeli chcesz zmienić siebie, jeżeli chcesz zmienić świat, to zmień siebie. Tak. Zmieniając siebie, świat się będzie musiał dostosować do ciebie. Pod tym kątem mówię dostosowanie. Tak. A świat to są wszyscy, to jesteś ty, się dostosowujesz do tego, jakim ja jestem. Bo jak na przykład będę agresywny, to ty będziesz od razu postawę obronną przyjmowała. Tak. Prawda? Tak. A jak będzie u tobie agresja, to będziesz agresywna. Czyli ty się dostosowujesz do mnie, do mojej energii. A jak jestem spokojny, to ze mną spokojnie rozmawiasz. To jest właśnie to dostosowywanie się takie do świata. Świat to jest wszystko. To są bliscy, dalsi, ludzie znajomi, zwierzęta. Tak. Czy nas zwierzęta atakują, czy nie? Nutka czy zwierzęta tutaj obserwuje. Tak, czy nutka... Próbowała mi ukraść rękawiczkę stąd. Tak. To są wszystkie. To jest reakcja świata wobec nas, wobec naszej energii. Wobec tego, jacy jesteśmy w środku. I pod takim kątem, ja to cały czas mówię na swoich filmikach o zmianie siebie, o zmienianiu siebie. A tak przy okazji jeszcze, bo chciałem tutaj wam powiedzieć, że Monika też jest po Gold Session, po sesji oczyszczania energetycznego. I jak się zmieniło? Dużo się zmieniło? Dużo się zmieniło, tak. Tak, jestem pewniejsza siebie. Przede wszystkim, jak opowiadałam ci, jak pozmieniałam swoje, że tak powiem, obowiązki w tak. Także przerzuciłam je na innych. Także, po prostu zaczęłaś szanować siebie. Tak, swój czas.
Tak, i siebie. Tak, i siebie przy okazji, tak. Więc mam czasu więcej dla siebie, przez to, że rozdysponowałam obowiązki gdzie indziej. Natomiast tak, i mogę się rozwijać, mogę, właśnie chodzi o to, że mając czas dla siebie, mogę się rozwijać. Tak. Dobra, jeszcze chciałem, żebyśmy jeszcze powiedzieli jednej rzeczy, bo Monika oprócz tego, że jest teologiem i teologia ją zaprowadziła nie w tym kierunku, co by teolodzy chcieli, tak. Ale Monika była do poszukiwania kobiecości, energii kobiecej. I Monika ma pewne takie plany, które ona już realizuje, ale tak. na ten temat zrobimy jeszcze oddzielny film. Tak, bo nic nie dzieje się z dnia na dzień, tak jest. Pracę wykonać trzeba. Może powiesz, że czym chcesz się zająć? Ja bym chciała robić takie kręgi kobiet, tak, żeby właśnie ta wibracja energii kobiecej po prostu była coraz mocniejsza. Będą rozmowy, będą ćwiczenia, tak, będą medytacje, afirmacje, będą może wspólne wyjazdy, to są takie moje marzenia, więc to wszystko gdzieś tam we mnie kiełkuje, to znaczy w sumie może źle, bo ja mam to wszystko nawet zaplanowane, tak. Nie kiełkuje. No. Ale to wszystkie te medytacje, te ćwiczenia są oparte na? Na gimnastyce słowiańskiej. O właśnie, tak, to chciałam. Gimnastyce słowiańskiej, tak. To jest to, co po prostu czym się obecnie zachłysnęłam, ale to dlatego, że to jest powrót do siebie. Powrót do energii kobiecej, powrót do swojego wewnętrznego dziecka, powrót też do tego, żeby się połączyć z naturą. I to są te wszystkie elementy, które po prostu uważam za bardzo ważne w życiu. No to jest... Ja to jeszcze mocniej to podkreślę, bo to nie są bardzo ważne, one są najważniejsze. To jest cel. To jest cel, bo to jest cel. Najważniejszy powrót, tak. Jeżeli wracamy do siebie, tak. No to ta łączność z przyrodą, z naturą, ta równowaga, ta harmonia, tak. To jest właśnie to. Tak. No, co jest ważniejsze? No to tylko to. Tylko to, tylko tak. To, bo to daje nam szczęście, to nas napędza do pracy, do poznawania. Eksplorowania. Do eksplorowania, tak, do ekscytacji tym życiem, że to życie jest takie piękne, jest wręcz... Znaczy wtedy widzimy, że jest kolorowe, tak, że ma barwy, że nie jest czarno-białe, tudzież szare, tak, że nie jest takie właśnie życie, że życie może być piękne, tak, bo jak dla mnie to my żyjemy po prostu w raju, tak, na tej ziemi, bo mamy cudowne otoczenie, tak, które nas uzdrawia, które nas leczy z wszystkich tam smutków, depresji innych. Takich rzeczy, z którymi się na co dzień gdzieś tam spotykamy i zderzamy. Natomiast przy okazji, tak jak mówię, leczy, tak? Mnóstwo jest roślin, ziół i innych, które po prostu innych rzeczy, które nas leczą, tak? Tak, no, najważniejsze, co jeszcze nas leczy, które cały czas nas wspomaga, to jest energia Matki Ziemi. Energia Ziemi. Dokładnie. A ja chciałam powiedzieć, że to nie jest tego, że my sobie tak wymyśliliśmy, że ta natura nas leczy, że to jest takie, ktoś powie, że to jest jakieś takie hipisowskie albo inaczej to nazwie, tak? Że to jest takie nasze postrzeganie, tak. Niektórzy mówią nie. Tutaj to nie tylko, to są nawet badania na ten temat, bo przecież rozmawialiśmy, mówiłam ci ostatnio, że tutaj służba zdrowia publiczna w Wielkiej Brytanii zainwestowała w to, żeby to się nazywa green prescribing i to chodzi o to, że osoby, które właśnie mają problemy z depresją, z anxiety i tak dalej, są wtedy referowane do takich klubów, takich tutaj w danej społeczności, gdzie mieszkają, gdzie po prostu przebywają na tle natury. To musi być na dworze, zajęcia muszą być na dworze, czy to będą spacery, czy inne rzeczy. To jest, dostają po prostu skierowanie od lekarza po to, żeby uczestniczyć w takich zajęciach, bo z badań wynika, że to pomaga przy depresji. Tak, tylko że to jest takie też dalej, to musi być skierowane do lekarza. Wiesz, tak, ja wiem. Ja wiem, że ale żeby nie było, że tak, to jest... Tak. Że to nie jest nic przez nas sobie gdzieś tam wymyślonego, że my po tym oczyszczaniu teraz wszyscy biegamy tak do lasu i tak dalej, jak dzieci lasu, ale... Chciałem, Monika, że tu na tym kanale jest mało osób, znaczy są, przychodzą też osoby takie, które nie są zorientowane w temacie, bo nawet te, które nie są po oczyszczaniu, one słuchają. I czują potrzebę, Właśnie czują potrzebę z natury, oni czują, że natura to jest to.
bo to nie jest tylko efekt oczyszczenia, wiesz, to nie jest tylko efekt powrotu do siebie. Dobrze, to może tym razem, na ten raz zakończymy. Tak. I jak będą jakieś pytania, bo mamy tutaj teologa, możemy na przykład... Nie z powołania. Nie z powołania, ale który ma podstawy teologiczne, bardzo mocne. I jak będą jakieś pytania dodatkowe do Moniki, czy na temat teologii, bo na temat tych kręgów kobiet i energii kobiecej, to jeszcze oddzielny film nagramy, bo to będzie dla tych społeczności tutaj na terenie UK bardzo ważne, bo Monika nie zamierza się zatrzymać tylko tutaj na Darlington, ale inne miasta też tutaj są brane pod uwagę. Tak, Monika. Tak, to bardzo dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się nasza rozmowa podobała. Jeśli tak, to może będziemy kontynuowali. Będziemy kontynuowali. To do zobaczenia. Do zobaczenia.